dla Ciebie, Piotrek, ułożyłem te dźwięki tej kompozycji dwóch instrumentów, które tak jeszcze niedawno połączyły nas, czyli gitary i akordeonu. Piotrek, byłeś, jesteś i będziesz już na zawsze obecny w mojej pamięci. Wierzę, że będziesz pomagał mi w mojej muzycznej twórczości, tak jak to wiele razy było wcześniej. Cześć Twojej pamięci. Czołem kamraci, kamratki, Szanowni Państwo, to już jest prawie 3 tygodnie, jak Piotka nie ma między nami kamratami, wśród ludzi prawych, szlachetnych, nie ma wśród nas. Wielki smutek wciąż, mimo że to jest dopiero 3 tygodnie. Dzisiaj jest 8 marzec, środa, 2023 rok. Piękny też dzień, no bo to Międzynarodowy Dzień Kobiet również dzisiaj jest, ale jednocześnie taki, który wywołuje u nas takie smutne chwile również, przypominając właśnie sobie o naszym niezłomnym kamracie, doktorze Piotrze, lekarzu medycyny, majorze Wojska Polskiego, doktorze Piotrze Wojciechowskim, naszym kamracie niezłomnym. Gdzieś tam u góry wspólnie z Agnieszką Fatygą i innymi naszymi kamratami, kamratkami, kamraciątkami również na pewno są w łączności z nami i w dalszym ciągu wspomagają nas w walce z tym naszym wrogiem, okupantem Polski, który wciąż Polskę swoimi łapskami trzyma w niewoli. Tak, kochani, tak jak wspomniałem, 8 marzec, czyli Międzynarodowy Dzień Kobiet, gdzie kobieta zawsze przywołuje nam takie wyobrażenie piękna, dobroci, macierzyństwa i jednocześnie wdzięku, powabu. No, zgodnie z wymogami natury właśnie ma wabić mężczyzn, a później dopiero dokonuje selekcji, który z tych wybrańców, kandydatów będzie ich partnerem godnym zaufania, godnym bycia ojcem ich dzieci. Także to jest w zasadzie, kobiety wybierają nas, kochani panowie, a nie odwrotnie, tak jak nam się wydaje, że wybraliśmy, tak, ale to musi być jeszcze przez organ taki naczelny, kobiecy zaakceptowany. I no tak to jest, bo tak jak wspominał Wojtek kiedyś, fajne takie powiedzenie miał, że kobiety są jak ostrzałki, czyli gdyby mężczyźni nie byli ostrzeni przez kobiety, no to byśmy byli tępymi takimi ludzikami. Także niech nam żyją nasze kochane, piękne, no i mądre tak samo ostrzałki. Zdarzają się niezbyt mądre, tylko piękne, ale takich wśród naszych kamratek
bynajmniej nie ma. Są piękne, szczególnie mnie oko cieszy nasze kamratki, które tak pięknie wyglądają w tych właśnie w mundurkach naszych, nie tak jak no, mężczyźni. No, oczywiście nie ujmując nic mężczyznom w strojach, w takich umundurowaniach, ale kobieta to rzeczywiście fajnie to wygląda. Tak, kochani, 8 marzec to również wspomnienie tych wydarzeń PRL-owskich, 1968 rok. Wczoraj były fajne na ten temat Żywiec na NPTV, naszym kamradzkim Żywcu, gdzie Marcin przypomniał właśnie nam te dni, jakie się były w 1968 roku, tak zwane wydarzenia marcowe, gdzie sporo tych wszystkich okupantów Polski wtedy wyjechało, dobrowolnie wyjechało, nikt ich do niczego nie zmuszał, a po latach okazuje się, że ich dosłownie Polska potraktowała tak straszliwie według ich opinii. No ale to nie będę tego wątku kontynuował, odsyłam do Żywca, do Rodacy Kamraci, do kanału, gdzie po prostu jest przypomniane główny cel tych tak się wydawało wydarzeń spontanicznych, a oczywiście to było wszystko kierowane, tak jak większość tych takich wydarzeń, między innymi ten konflikt właśnie na Ukrainie. Konflikt na Ukrainie wciąż temat numer jeden na świecie, gdzie się nie otworzy, nawet włącznie z lodówką, to tam wychodzi od razu numer jeden, wojna na Ukrainie. Ja wciąż powtarzam, to nie jest żadna wojna na Ukrainie, tylko to jest konflikt dwóch krajów. Dwóch krajów, którzy tak w zasadzie wcześniej byli braćmi, Słowianami, ale w tej chwili ze sobą toczą walki. Jak to się zakończy, to chyba tylko Bóg jedynie wie. W każdym razie na razie się nie zanosi na to, żeby ten konflikt się zakończył na jakichś negocjacjach pokojowych, na jakichś rozjemczych tutaj rozmowach. A dlaczego? To już wspominałem wcześniej, na którymś tam moim filmików, na którymś z filmików, gdzie po prostu nie uważam tego za wojnę, ponieważ numer jeden, Ukraina w dalszym ciągu z Rosją prowadzi wymianę gospodarczą. Wymienia się pieniążkami, wymienia się również, to jest numer dwa, jeńcami. To jest pierwszy taka wojna na świecie, gdzie w czasie trwania tej wojny te dwa walczące z sobą kraje wymieniają się jeńcami. No tak nie może być. Wiadomo, że jeniec, jeżeli jest wojna, to jest przetrzymywany przez stronę, która pojmała takiego jeńca, który dostał się do niewoli, jest do końca wojny przetrzymywany. Tak było, takie te obozy się nazywały jenieckie, oflagi, gdzie niektórzy w czasie jak II wojny światowej choćby, no byli przetrzymywani prawie przez niektórzy 6 lat. Miałem kolegę, który był pilotem kanadyjskim, dostał się w pierwszych dniach wojny pomiędzy Anglią i Niemcami do niewoli, został zestrzelony.
w 1939 roku i całe 6 lat był w obozie niemieckim. Wtedy Kanada była po prostu wspólnie z Anglią walczyła przeciwko Niemcom. Także niedawno odszedł mój ten znajomy, ale tak jak mówię, 6 lat przesiedział i to takie było prawo wojenne, prawo jeńca. Nawet w tej chwili też te wojenne historie, prawo jeńców nie dotyczy, ponieważ to nie jest wojna, jest to konflikt. Jest to konflikt. Tak, także już wiadomo, taki jeniec, jeżeli by wrócił z powrotem do swojej armii po uwolnieniu, po wymianie, no to wiadomo, zasila aparat od nowa swoją armię i staje się znowu pełnowartościowym żołnierzem, wyszkolonym, mającym doświadczenie i tak dalej. Nawet jeszcze wtedy jest bardziej lepszym żołnierzem niż przed dostaniem się do niewoli. Także to uważam za kompletną bzdurę, że to jest jakaś wojna. Tak, wojna nie wygląda, bo gdyby była wojna, kochani, no to wiadomo, główny dopływ sprzętu wojskowego, który idzie od NATO, idzie tutaj, prawda, przez te przejścia graniczne z Polski, no głównie z Polski, część tam z Rumunii, ale głównie z Polski. Także kilka rakiet by nie było, tam torów kolejowych czy autostrad, i musieli tam, nie wiem, szukać nowych, a to by przejść, a to by dużo czasu zajęło. Dosłownie, no kilka rakietek większego kalibru, takiego 1,5 ton, co mają to ich odliku Rosjanie, i by się na tym się skończyło. No ale to nie chcą. Chcą, żeby dalej po prostu, moim zdaniem, ten konflikt trwał. Skoro w tej chwili widzimy pociski Rosjan, pociski do młodzieży, do działu, gdzie noszą nazwę, datę produkcji tam lat 80., to wiadomo, ile jeszcze zostaje. 40 lat następnej produkcji, to Rosjanie w tym czasie nic nie produkowali, mają od diabła tego wszystkiego. Każdy człowiek, który ma do czynienia trochę z bronią, no choćby nawet nasi kamraci, którzy mają czarny proch, wiedzą, że naboje, które tam poleżą powyżej, powiedzmy, kilku czy kilkunastu lat, to trzeba je zużyć, ponieważ mogą być to niewypały i tak dalej. Dlatego oni mają tak samo Zachód, tak samo, który dostarcza amunicję, szczególnie i broń na Ukrainę, wiedzą doskonale, że to gdzieś trzeba zużyć, ponieważ to niedługo będzie kompletnie do wyrzucenia. Tak samo jak i ładunki nuklearne są wciąż unowocześniane, ponieważ za jakiś czas to się po prostu się nie nadaje nawet do utylizacji. Dlatego to będzie trwało, tym bardziej, że Zachód dostarcza tą broń, amunicję, wykorzystuje tylko siłę ludzką, tym mięso armatnie Ukraińców, którzy walczą niby za cały świat, a tak walczą, po prostu idą na rzeź. Idą na rzeź, bo to tak jak powiedział prezydent, były prezydent, w tej chwili już Stanów Zjednoczonych, Trump, że on by zakończył tę wojnę w jeden dzień. W jeden dzień. I rzeczywiście tak by było. Po prostu, bo to nie chodzi o zajęcie Ukrainy. Nie chodzi kompletnie o zajęcie Ukrainy. Chodzi o zabezpieczenie ludności rosyjskiej, która w 90 kilku procentach mieszka na tych ziemiach, które ogłosiły właśnie w skutek tam referendum, tak dalej, przyłączenie do Rosji. Zauważmy, że Rosja, gdyby chciała
momentalnie by zajęła całą Ukrainę. Tak jak mówiła, w ciągu 3 dni, powiedzmy. Ale po prostu dlaczego tego nie zrobiła? Bo nie ma tego kompletnie w zamiarze. Kompletnie. Po co? Jakiego diabła? No chyba, że są tam no, dobre, gdyby tam Ukraina zaczęła podskakiwać za mocno, gdyby po prostu zaczęła się znęcać nad innymi mniejszościami, tak jak znęca się nad powiedzmy nad polskimi, nad węgierskimi, nad rumuńskimi, gdzie tamte kraje, Węgry robią protesty na szczeblu rządowym, a Polska nic, cichutko na ten temat. Też samo to trochę rozwlekam ten temat, ale dla nieznających w ogóle początki tej wojny niedawno była no, święta, taka rocznica jeden rok inwazji Rosji na Ukrainę, a nikt się nie zastanawia. Ja z wojskiem nie mam dawno do czynienia, no ale kiedyś, prawda, troszeczkę tam miałem, nawet tam byłem instruktorem wojskowym. Także nikt nie rusza, mając powiedzmy 30 tysięcy wojska na stolicę, no, czyli na Kijów, gdzie Ukraina w tym czasie miała pod bronią około 750 tysięcy żołnierzy. No ludzie, no przecież to sama logistyka, samo pociągnięcie taborów tak zwanych, no żywności, amunicji i tak dalej, to są kolosalne, zajmuje kupę czasu. Oni myśleli, że tam w ciągu 3 dni zajmą po prostu Kijów, stolicę Ukrainy, no i resztę Ukraina się podda, Zachód wymieknie i tak dalej. Tak zwane to były pozoranski atak pozorowany, czyli odwlekanie uwagi przeciwnika, z którym się walczy, od głównego celu. Główny atak oczywiście nastąpił na południowo-wschodnie rubieże Ukrainy, zabezpieczenie Krymu, dostęp do wody, a przede wszystkim ochrona ludności, która około ilu 16 tysięcy zginęło od 2014 roku do chwili obecnej, czyli przez 8 lat, no nie do chwili obecnej, do 2022, kiedy nastąpiła, powiedzmy, tutaj ta akcja specjalna rosyjska na południowe wschodnie rubieże Ukrainy. Ile przecież ten Aleja Aniołów, gdzie ile dzieci, 160 dzieci, cała masa innych rannych, ile tysiące, dziesiątki tysięcy rannych. To ja mówię tylko o zabitych ofiarach, gdzie non stop bombardowania, ostrzały i tak dalej. Mieli w nosie kompletnie Ukraińcy porozumienia mińskie, które dotyczyły tam 60 kilometrów, nie powinny być żadne jakieś tam no, militarne historie, czyli działa moździerza i tak dalej. Mieli to kompletnie w nosie. To był główny cel i doskonale każdy, który troszeczkę wie, o co chodzi w tej całej no, wojnie, jak oni nazywają, czy tym konflikcie, wiadomo, o co chodzi. Chodzi o zabezpieczenie ludności, ale chodzi również o walkę o tereny, które tam są bardzo duże tereny roponośne, a więc chodzi o ropę, o gaz. I o to między innymi chodzi. Chodzi też o niebiańską Jerozolimę, którą gdzieś ja troszeczkę tak, no na pewno kamraci to wiedzą, o czym mówię, że po prostu państwo Izraelici, Żydzi z Izraela
im się ta przestrzeń życiowa tam kurczy każdego dnia, chociaż niby się rozszerza i tak dalej, ale to jest tylko w cudzysłowie można powiedzieć. Żyją w ciągłym strachu, no i marzę o ten właśnie międzywojenny, przedwojenny zamiar przesiedlenia się do utworzenia państwa żydowskiego na terenie Ukrainy. No, powodzenia, życzę genia, jak to mówią. Wiadomo, kim są Ukraińcy, kim są Wołyń się kłania. Tam nie tylko wymordowano, tak z różnych szacunków się szacuje. Jedni mówią 500 000 Polaków, niektórzy mówią 600 000 Polaków. W każdym bądź razie tam nastąpiła rzeź nie tylko Polaków, ale również innych narodowości. Tak samo Żydów, tak samo Turków, Węgrów, cała masa innych narodowości, Rosjan, tak samo i Ukraińców oczywiście. To były bestie w ludzkiej skórze, bo trudno nazwać ludźmi tych łotrów, drani, morderców i zbirów. Tak, także jeżeli chcą z powrotem tutaj, na tej pięknej ziemi ukraińskiej się osiedlić, no tak, no ale będą mieli przeciwko sobie nie rozbrojonych i tak dalej Arabów, tylko uzbrojonych po zęby Ukrainowców, banderowców. Powodzenia, rzeczy genia, takie polskie powiedzenie fajne, często się sprawdzające. Takie jeszcze odnośnie tej szpiegomanii na Ukrainie, gdzie ostatnio, no i zresztą od początku tam trwa szpiegomania, że każdy Ukrainiec na drugiego patrzy, że tamten sprzyja Rosji, podejrzewa go o szpiegostwo. No to jeszcze takie z czasów Sowietów, takie ciągotki. No a Zieliński też tam zwalnia, wymienia tych wszystkich przydupasów, poządzając ich właśnie też o kontakty ze służbami rosyjskimi. Prawie tam codziennie jakiś tam generał zasłużony pada i to dosłownie pada, niektórych tam po prostu odstrzeliwują. Później ich oznaczając oczywiście, za niby no, pomyłka nastąpiła, ale chłopa już tym nie ma. Tak, a w nocy do tego jest nawet posunięta ta szpiegomania, gdzie w dobie satelitu, gdzie tam można zobaczyć monetę 10-groszówkę powiedzmy, co tam na tej 10-groszówce jest, z kosmosu można zobaczyć przy pomocy satelity. To oni się do tego stopnia bawiają, że będą robione zdjęcia i Ukraińcy się zabawiają, że pociągi w nocy jeżdżą tam bez świateł, kompletnie jak widma. Mało tego, ale szyby w ciągu dnia w tych pociągach są pozaklejane taśmami. Tak, proszę wejść na, powiedzmy, kto nie wierzy moim słowom, taki jest kanał Roman Fan Polski się nazywa. To jest człowiek z Naddniestrza, który tam ostatnio kilka razy tam odwiedzał z powrotem te tereny, no i właśnie się dzieli tymi swoimi wrażeniami. Także on jest oczywiście proukraińskiego tego, no ale można się właśnie między wierszami dowiedzieć, jak to te pociągi tam powiedzmy jeżdżą, że, no jak to ich tam sprawdzają dosłownie na każdym kroku. Podejrzewają o Ukraińcy o to, że działa tam na rzecz Rosjan. Teraz, kochani kamraci, chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat, który leży mi na sercu i bardzo, bardzo ważny temat. Wojtek Olszański, kiedy od początku ten ruch nasz kamradzki zaczął działać, organizować, powiedział jedną bardzo ważną rzecz, i która jest aktualna obecnie szczególnie,
a mianowicie, że powinniśmy odbijać Polskę od dołu. W jaki sposób od dołu? No wiadomo, że nie chodzi o odbijanie metodą partyzancką, chociaż niektórzy to źle zrozumieli zapewne i myślą, że jakimiś tam powiedzmy czarnoprochowcami, czy jakimiś tam pistolecikami odbierzemy od polskie, odbierzemy z tych łap okupantów polskojęzycznych ich tutaj uzbrojoną armię, co jest oczywiście marzeniem ściętej głowy. Chyba, żeby coś się zmieniło, tutaj warunki wojenne, czy skoczyły na teren Polski, no to wtedy można by coś na ten temat mówić, ale na razie póki co, póki Polska jest spokojna, wsi spokojna, takie mrzonki powinniśmy odstawić na daleko na półeczkę jakoś. Wojtek powiedział, że odbijamy Polskę od dołu poprzez opanowanie od najmniejszych gmin, poprzez opanowanie samorządów, od tych najmniejszych komóreczek samorządowych. A więc wsie, miasteczka, osiedla, poprzez wybory. No i kochani, w tej chwili właśnie jest ten okres. Natomiast ja nie widzę, żeby coś się w tym zakresie działo w naszym ruchu kamradzkim. Już powinny być, mniemam, że być może są. Ja jestem z daleka w tej chwili, tak jak wiecie, w dalszym ciągu jeszcze siedzę w Kanadzie. Niedawno już troszeczkę się polepszyły sprawy, bo pewne sprawy formalne zdążyłem dopiąć. No i formalnie też zdrówko się troszeczkę się poprawiło na tyle, że będę mógł przyjechać do Polski i moje pierwsze kroki, tak się wyrażę, będę kierował w tym kierunku, żeby po prostu tworzyć listy mężów zaufania w przyszłych komisjach wyborczych, komitetach wyborczych. To jest numer jeden. To jest sprawa numer jeden w tej chwili, niesamowicie ważna. Zobaczcie, co się dzieje w tych rządzących całych pisowskich, łajdackich partiach innych i tak dalej, opozycyjnych, pseudoopozycyjnych. Jeżdżą po całym kraju, robią spotkania. Już niby oficjalnie jeszcze nie jest ogłoszony termin wyborów samorządowych i parlamentarnych, ale oni to już robią i to robią legalnie. Robią legalnie, bo takie jest prawo. Nie można jeszcze prawdzie pokazywać list komitetów wyborczych i powiedzmy banery z kandydatami i tak dalej. Dopiero to jest po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą, dopiero terminu, wtedy wszystko jest legalne, tak to nie jest, ale nielegalne. Natomiast listy tych wszystkich, gdzie kto, do jakiej partii, do jakiego ruchu należy, w jakich komisjach wyborczych będą brali udział, w których okręgach, w jakich regionach, to już się toczy, robi się w całej Polsce. U nas natomiast, kochani, niestety muszę tutaj cuknąć kamratów, jest cisza jak makiem zaciął. Nie na tym polega. Nie na tym polega. Co myślicie, że będą nas wybierali w tej chwili jak ssaka i wzorem Wojtka wysyłali? Być może, że tak. Być może tak, ale to trzeba robić. Innej drogi po prostu nie ma. Jeżeli chcemy odbić Polskę od dołu, to tylko przez tworzenie takich list i przede wszystkim kontrolę. Kontrolę, bo wiadomo, będą fałszerstwa. No niedawno właśnie w związku z procedowaniem ustawy takiej zmieniającej ilość komisji wyborczych w mniejszych miejscowościach, to propagandziści opozycji oskarżają PiS, że wybory będą fałszowane. PiS natomiast mówi, że to opozycja będzie fałszowała, bo wcześniej fałszowała.
No więc skoroficjalnie to mówią, ja uważam, że wybory zawsze były fałszowane. Zawsze były fałszowane. Natomiast jeżeli pozostawimy to bez kontroli, no to oczywiście to niczego się nie będą bali. Hulaj dusza. Choćby no 2014 rok, te wybory samorządowe, widzieliśmy, że tam niektórych były sfałszowane w 60%, ale sąd uznał, że to nie miało znaczenia. Ale jeżeli się będzie pilnowało takich odwiecznych, tak się wyrażę, członków komisji, przewodniczących tych komisji wyborczych, które po prostu oficjalnie fałszują już na tego, także to nic z tego nie wyjdzie, kochani. Choćby, no, czy będą? No, choćby te fałszowanie prawyborów w Konfederacji, w Krakowie, w Legnicy, gdzie tam było 2 razy więcej głosów w urnie niż wydano. No więc skoro takie jaja już się tutaj odbywają, dlatego niby to Konfederacja, która jest tam taka antysystemowa, jak ona jest taka antysystemowa, to jestem, no nie wiem, kandydatem na papieża chyba. Po Franciszku, bo już przebąkowują, że tam papież, ten Jan Paweł II, to był B. W tej chwili ma być uchwała jakaś w Sejmie, że to jest właśnie, że Jan Paweł II był cacy. No i takimi się zajmują się bzdurami, rzeczami nasi, ich tam parlamentarzyści, bo ja nie uważam metoda Cejrowskiego. Wszyscy absolutnie won, wszyscy won. Zostawiłbym jedynie pół Brauna, tylko też nie wiem, która połowę bym zostawił, czy ta górna, czy dolna. Chociaż jeszcze jest tam, że no nie, przypomniał mi się taki powiedzenie, kiedyś oryginalne naszego mędrca światowego. Tak, on był do światowych mędrców zaliczany, Bolek ten Wałęsa nasz, który tam kiedyś powiedział, że on jest niezdecydowany, on jest tak, mówi, nie może być, ani jest ani prawą nogą, ani lewą nogą, on tak jest pomiędzy, mówi. Tak to są jego oryginalne słowa. Będzie wspierał tam ani lewą nogę, ani prawą nogę, on jest tam pomiędzy. Także ta konfederacja jest mniej więcej, tak się znajduje. Tak bym ich, powiedzmy, określił. Łotry, jeszcze raz łotry i... Ale robią kampanię już w tej chwili, także kochani, nie dajmy się po prostu wkręcić w ten ich bajzelek. Róbmy swoje właśnie to mądrze. Róbmy już listy kandydatów, przyszłych wójtów, przyszłych merów, przyszłych tutaj prezydentów miast. Kapitalny by był taki właśnie prezydentem, byłby, no, nasz świętej pamięci doktor Piotr. No ale to już jest. Ale mamy innych tak samo wspaniałych, kochanych ludzi, kochanych kamratów, prawych, oddanych Polsce patriotów, bo co nam zostało? A co nam zostało? Tak, co by tu jeszcze powiedzieć? Tak. No, Ględze, tak. Ględze. No, przede wszystkim właśnie chciałem kamratom powiedzieć o tych przygotowaniach do wyborów, które się powinno toczyć pełną parą u nas. Nie musi być to jawne. Jest Narodowa ta Rada Kamracka i tam powinno być ten temat codziennie dosłownie poruszany. Kto, gdzie, już powinien być po prostu wyznaczony. Pytanie tylko, czy chce, czy nie, czy ona, czy on chce
i kandydować, być w takim komitecie, powinno być to zgłaszane, powinna być lista, gdzie powinni się ludzie zgłaszać. Ja, tak jak mówię, moje pierwsze kroki będę kierował po przybyciu do Polski w tym kierunku. To jest obecnie najważniejsze. I oni doskonale wiedzą, że to jest nasza jedyna broń. Jedyna. Odbijanie Polski od dołu. Innej drogi nie ma. Innej drogi nie ma. Będą fałszowali, będą próbowali fałszować. Ale jeżeli nie będą kontrolowani, to te fałszerstwo, no po prostu, no ludzie nie muszą nawet iść tam do wyborów. No po prostu ogłoszą to, co ogłoszą i to wszystko. Tak więc, kochani, chciałem tu jeszcze troszeczkę na wesoło coś zakończyć, bo dzisiaj Dzień Kobiet. Także jeszcze raz chciałbym złożyć serdeczne życzenia naszym miłym, kochanym paniom mądrym, naszym kobietom. Wszystkim kobietom, obojętnie, bez różnicy na rasę, na kolor skóry, na wyznanie takie czy inne. Po prostu wszystkie kobiety są unikalne. Ja tu uważam, że są z innej planety, ponoć takie, że są z Wenus, my jesteśmy tam z Marsa. Także dzielą nas olbrzymie przestrzenie kosmiczne nawet. No ale tak w sumie jednak czasami się tam zbliżamy do siebie, jakieś mamy wspólne nawet potomstwo, nawet wychodzi nam z tych takich wymian międzyplanetarnych, międzygwiezdnych czy planetarnych, planety, tak tam. No także, kochani, chciałem zakończyć, no ale nie wiem, no takich może ciekawostek to tutaj w Kanadzie, co się dzieje, no nic się w zasadzie nie dzieje. Jest wesoły, w dalszym ciągu się to wszystko toczy. Wesoła taka po pandemia, mimo że nic tam się nie dzieje, ale w tych urzędach, kiedy jeszcze w dalszym ciągu trzeba maski, jak się wchodzić, trzeba mieć. Nikt to nie wierzy, ale to utopia, ale w dalszym ciągu maski na buziach są. I kiedy ja tam wchodzę ostatnio, paszport przedłużałem, no to się musiałem toczyć walkę, tłumaczyć im, że powiedzmy już tam nie potrzeba. Dlatego, ale nie, tutaj w urzędach, tutaj rząd mówi, że jednak zaraźliwy jest. Straszliwy jeszcze wirus i trzeba te mordowniki, czy jak tam namordniki trzymać na pysiach. No tak, jeszcze tutaj Kanada ostatnio się pochwaliła, że będzie wysyłała łazika 30-kilogramowego na Księżyc. Będzie wysyłała i to jeszcze nie prędko, ale już mają takie zamiary. Oczywiście na niewidoczną stronę Księżyca, tak, taką tą ciemną, niezbadaną, no bo tam piszą właśnie, mówią, że Księżyc się tam obraca cały czas, ale tą zadnią, dupną stroną, no, do Ziemi się nie chce odwrócić. Także Migi tam, tak jak poprzednie te lądowania, też było na tej dupnej stronie, żeby czasami jakiś teleskopik nie śledził Ziemi. To wyślą tego łazika na tą zadnią stronę, na ciemną stronę i będą patrzyli, czy tam jakieś wody zamarzniętej nie znajdą. Tak, to ja nie ględzę, no oficjalnie podaję tutaj treść tego artykułu, gdzie się Kanada chwali z tym łazikiem. I po prostu będą badali, czy ta woda się znajdzie. W przyszłości, jak astronauci wylądują, no to będą mogli tam tą wodę chłeptać. Mnie to się przypomniało, że te łaziki tutaj, gdzie oni tam szukają, na Księżycu wysyłają, jak tutaj cała masa łazików jest, wystarczy wyjść
centrum Toronto, jeszcze bili łazików, którzy łażą tam po śmietnikach i szukają właśnie pożywienia, napoju, wody też szukają do picia. Oni tam szukają tej wody przy pomocy łazików na Księżycu, jakby tutaj swoich łazików najpierw niech zaopatrzą w wodę. Tak, kochani, na tym będę kończył. I tak dzisiaj sporo ględziłem, no ale to co najważniejsze, co miałem do przekazania, głównie właśnie o tych wyborach. Są adresy podane do Państwowej Komisji Wyborczej, e-maile i tak dalej, także już powinniśmy pisać stowarzyszenia i pytać się, w jaki sposób, ile, jak te komisje i tak dalej, to już powinno, ten kochanie powinno być. No ja wiem, że zawsze, zaraz usłyszę, to weź tam dupsko rusz, Sobek tam gadasz za oceanu, a dlatego nic nie robisz. Ja robię to co robię, na ile mi jest w stanie. Natomiast kiedy będę w Polsce, wrócę do tych działań, które poprzednio robiłem, a więc tak samo ważenie po urzędach, rozdawanie ulotek i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc o akcjach protestacyjnych, demonstracjach, filmowaniu tego i przekazywaniu również przez internet i tak dalej. Także, kochani kabraci, na pewno za mało robię, no ale też już powiedzmy 70 plus na karku, zdrowie też mnie raczej nie wspomaga tutaj kondycyjnie, także ale darmo skóry nie sprzedam i będę kontynuował to, co w jakimś tam drobnym stopniu, to co nasi kamraci robili, a których już tak jak mówię, tak jak Piotr choćby, już nie ma między nami. Nie wolno się podłamywać. Jesteśmy w zasadzie, według mnie, jedynym ruchem niepodległościowym, walczącym o wolność Polski, o dobro Polaka w Polsce. No, na świecie to już jest trudno tu powiedzmy. Dostrzec to walkę, bo choćby tutaj ja mieszkam w Kanadzie, jest milion Polaków powiedzmy, a w całej Kanadzie, a naprawdę skutki, tutaj jakieś efekty walki o Polskę są bardzo, bardzo mizerne. No ale to temat na następny, to parę godzin na ten temat mógłbym powiedzieć, wdrażając troszeczkę tutaj do głębi tego środowiska polonijnego i działalności tutaj na terenie Kanady. Trzymajcie się kochani, kamraci, kamratki, nasze kochane kamraciątka, również wszystkiego dobrego wam życzę i mam nadzieję, że się spotkamy niedługo i Wojciech Olszański obecny. Doktor Piotr Wojciechowski obecny. Trzymaj.